Ciubeki, są, ale mamy. Dobra, kto wie? A mam tyle takie dzieje. Ignore it again. Dobry, dobry, dzień dobry. Jestem Meru. Jestem Sylwia. Together we are in this... Oh no, wrong channel. Together we are Harbatka in this... Nie. Together we are silly... Silly. Tak? Channel name silly. Subscribe. So what are we doing today? What's the problem? Dzisiaj idziemy do babci. Babcia już wynalazła nam trochę prac wokół domu, więc idziemy jej pomóc. Babciu, tak. Are we doing some food only or are we doing some work? Też. Work also? Też? Też. Mm-hmm. I would prefer only to, you know, eat babciu food. Najpierw praca. Obiedka, gołąbki. Najpierw praca, a później jedzenie. Ah, so you'll work, hard work and then you'll eat, yeah? Tak. I know Polish now. tak, tuk. Ok, idziemy? Idziemy, idziemy. Proszę. No gdzie idziesz? Important. Glasses. Nisi widzę? Nie. Teraz widzę. Teraz widzę. Nie, nisi widzę. Idzie. Dobra, lecimy już, bo rodzice czekają w samochodzie i jak zawsze jesteśmy spóźnieni. What? Do widzenia, do widzenia. Bunny? I pani. Proszę. I think we are late. And we are late, mamo, because of... Nie, silly, you were late. And babcia is already working. Nie, nie. Mamo was waiting for you. Where's babcia? A babcia też nie może się doczekać. Babcia już widziałam, z jakimś wiaderkiem sama leciała. Więc tak to właśnie z babcią jest. Bo nieważne, o której przyjedziemy, dla babci to jest zawsze za późno. Bo powinniśmy być tutaj już, wiecie, jak koguty piją, tak rano. Babciu! Babcia Zosia! Dzień dobry, babcia Zosia. To co, na nas nie czekasz? No te czasy, trzeba wcześniej przyjechać. Ty byś ja zrobiła teraz, to wieczór za dwie godziny. I... Jak za dwie godziny wieczór? To jest pierwsza. Tak, druga godzina. Druga. To gdzie wieczór? No to czwarto to już jest wieczór. No jeszcze nie ma wieczoru o czwartej, no gdzie? Ale pomagaliśmy tobie dzisiaj, dlatego nam już jest zaszło. Jest to twoja wina. Trochę moja, no. Ale tylko trochę. Ale wszystko zrobimy. Nie babcie, zrobimy babcie, zrobimy. Znaczy, ile jest pomocników. No. Gościa jest do pomocy, gościa będzie firanki. Nie, are you doing me? Nie. No, ja umyję okna, I will clean the windows. Tak. And you will do the curtains. Oh, okay, no problem. A nie ja problem. Będę patrzeć, czy równo. Yeah. Czysta. Are we getting a And mother will be, you know, this supervisor. And ask babcia, are we getting a chocolate? Or not? You have to earn it. Aha, okay. Tam nie, bo okay. Tam nie można teraz babci musisz zarobić. Zadanie pierwsze, które dała nam babcia. Póki co idziemy do sąsiada po wielkiego pniaka i stwierdzili, że Meru jest wystarczająco silny, żeby go przynieść. Bo babci jest potrzebne, żeby mogła sobie na tym pniaku rąbać drzewo. Drewno. Tak. Więc mieli brać taczki, ale stwierdzili, że mają gościa, chodzi na siłownię, więc jest silny, więc przyniesie. Zobaczymy, co z tego będzie. You strong? Takie jak się staczą? Nowe? O, tak. Czy te? Dziękuję. A dla mnie rękawiczki? Co masz robić? No nie wiem. Będę robić... Nie wiem, co będę robić. Będę improwizować, że coś robię. Nie problem, baba. Nie problem. Ja jestem góral, baba. Góral jest silny. Góral... I'm used to this, you know? Jestem... Nie problemki. Oczywiście babcia też biegnie. Żeby sprawdzać, czy dobrze robimy robotę. Meru, masz rękawiczki? No, tata mu znalazł. A, dobra, jednak taczki biorą. A gościu tylko tak chodzi za tym tatem, nic nie rozumie. To może i nie. No, ale a mi miałeś taczki wziął. Tak, dobrze. Mam tutaj taczki, sobą. Cyrk. Przez płot? Nie. No nie przesadzaj tam. Leciutkie jak nic tam to ty. Leciutkie? No jak nie tam. Przez płot?
Uuu, się sam wezmę. Ciężkie! Gościu, help him. Gdzie? Okay. Super! Babcia jaka ciekawska. Cześć babcią. Damn. That was a big horse, no? Konik. Bardzo dobry konik. Och, plecy go bolą. Ja to nie muszę chodzić na siłownię, a ty daj radę. Joking. O, babcia już czeka. Prank babcia. And my back is gone. Babciu plecy ma złamane teraz. O, babciu. O, babcia. Back is gone, babciu. O, babcia. Babcia, to jest ignorant. To ja mam przyniosą, ale mamy. Dobra, kto, nie? A babcia taki jest. Ignorant again. Babcia, to powiem wam, że jest agentka. Co ty robisz z tym młotkiem? Co? Co robisz? Co robisz? Motek. Jestem for... for... power. Dobra. Idę z chłopakami na chwilę do stodoły, bo mają ciąć drewno, więc zobaczymy jak im pójdzie, czy w ogóle dadzą radę, czy nie. Dla Meru to powiem wam, że takie rzeczy są naprawdę nowością, bo on nigdy nie miał styczności z czymś takim, więc to też jest taki kabaret dla nas, żeby na niego patrzeć, ale też bardzo się cieszę, że on jest taki chętny do wszystkiego i chce się uczyć i że pomaga zawsze. Dostał teraz młotek i nie wiem w sumie co robi, więc zobaczę jak sobie radzą faceci i zaraz wracam z powrotem do domu, żeby umyć babci okna. Tutaj mój dziadziuś miał zawsze mnóstwo, wiecie, narzędzi i wszystkiego, więc dostałam zadanie bojowe, że tak powiem, znaleźć taką łapkę, nie wiem za bardzo jak to się nazywa, wiecie, żeby wyciągać gwoździe, więc zaraz tutaj popatrzymy, są jakieś klucze. Tego typu rzeczy. W ogóle ten kredens. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Wszystko. Everything you have to cut, babyś. All of this? Tak. O, idzie. Faceci bardzo dobrze sobie radzą, więc idę zobaczyć, jak sobie radzi mama, bo babcia już ją woła, bardziej mnie, do okien, żeby mieć już te okna, bo później będzie za ciemno, a wiecie, już jest godzina 12, co ja mówię, 14:15, więc babcia stwierdziła, że zaraz będzie ciemno i nie będzie widać, czy dobrze myjemy okna, więc idę teraz do domu, zajmę się oknami i później wrócę im pomóc. Chwilę was zostawiłam, a wy już nie możecie się doczekać. Z tamtej strony tylko ramy trzeba umyć, okno jest umyte, żeby się okna nie zabrudziła z tamtej strony, bo jest czyste. A, myłeś? A to nie tam. Umyte z jednej i z drugiej, tylko sama rama. Aha. No bo tam nie mogę dostać, no. Dobra. Trzeba taką miseczkę i szmatkę i samą ramę. Dobra, to ja to ogarnę na dworze. Ja będę mieć okna na zewnątrz, więc właśnie niosę sobie drabinkę, bo mimo to, że jestem wysoka, to no nie dostanę. Te dechy, które za mną widzicie, a jest ich naprawdę sporo, mają mega ciekawą historię. A więc dawno, dawno temu były one używane jako parkiet. Rozkładało się ten parkiet w domach na przyjęcia. Czyli jak ktoś na przykład miał swoje wesele, czy jakąś imprezę, to żeby nie niszczyć podłogi, układano właśnie taki parkiet na podłodze. Znalazłam właśnie jajko. I nie wiem jak długo ona tutaj leży, bo moja babcia nie ma kur, więc nie wiem skąd się wzięło. Zobaczcie jak ten parkiet jest przepięknie łączony. Ja jestem tak zachwycona tym drewnem i w ogóle jakością tego, bo mówię wam, to ma, no nie wiem, 60 lat może, bo to jest używane od bardzo, bardzo dawna. No idę już babciu, idę! No idę, 2 minuty mi nie było. No dobra, dawaj, zrobimy ci teraz firanki. Zmieniamy firanki na firanki letnie, tak? Wiosenne. No. Ty nie spadła. Nie spadła. Poczekaj, jeszcze raz. Na to duże okno.
Ta. Która? Ta, bo ta jest większa. O, a tuś ten zagadowy jest zbierzała. Dobra. Tylko kochane. Ty chcesz tą ładniejszą stroną od drogi. Chyba tak, nie? Mi się wydaje, że od domu. Tak? No. I tak zakładamy, tak? Dobra, mamcio. No chyba troszkę tak będą, to będzie ładnie, kochane. No, aby żeby się nic nie spadło. Rąbię drewno. Babciu, ale masz siekierę wielką. Dziadek taką kupił. Dawaj, bybuś, dawaj. Co? Te słowa? Jak Mario, to za mała jest. No to ja też nie sobie wziął. Tamte to taką kupiłam, kupiłam sobie, że tak nie będzie podziaba. Patarczy. Brałam tam te wale i co może wziąłem. Głodny nie bybuś, po robocie. Bardzo dobrze. No. Uważa. Pasztet. To samochody sklep. Tak. No wolno dobre samochody sklep. Babcia z internetu. Babcia się szykuje na nagrywki. Widziałam, mówi, te oczy widziałam, jaką na fajną, mówi, a i tego meru widziałam. Babcia robi schabowego dla ciebie. Schabowe, ogórki. I'm on śmietana diet, so I'm not having śmietana for now, but I'm okay with, no, schabowe, ogórki. Tak, babcia chciała zrobić ziemniaki, ale powiedziałeś, że nie chcesz. Ziemniaki nie. Carbohydrate. Yeah. Dieta, dieta. Actually, I need carbohydrate right now, but it's okay, I will have some pasztet. Może tak. Tak, nie? No, zrobię. Po robocie schabowe i ogórki. Best combo in the world. Smacznego. And a little bit of pasztet also. O, dziękuję. O, to babciu? To? To? No. Bejbusz. No. Spróbuj. To w dobre. O, jezus fajnie. Babci sweterek. No i tak, to nie mam tak takiego, żeby wziąć. Pokaż się. Nie, nie, to cię. Let me see. O, dobry babciu. Ładnie. Tak. No, zobacz. Co? No pan, no widzisz. Dziewczynka. Pasuje. Okay, silly gural, ready for tree cutting. Oh, it's okay, it's okay, you will get it. Ale jest już przecięte. Ale. Jeszcze raz, czekaj. Tak, jeszcze raz. Oh, oh, like butter. You have superpowers, Lily. 30 jest, bo tak mógł, bo wziąłem po tego. Super, dzięki babciu. Tak jest tym. I daj wam te dwie albo te słoiki. Czego? Jagód. To daj. Jedna. Dwa tu mam. No, tu jeszcze będę miała cztery, to mi starczy. Dobra, dobra. No. Dzięki. Dobra. Jagódki. Z kruszkami są od makaronek, wziąłeś, bardzo dobre są, no. Mm. Pa, internet babciu. Dziękujemy. Meru mówi, cześć internetowa babciu. Cześć. Zjedz coś. Zjadłam właśnie, jak to były, no. Na pewno? No, chyba się napiłam, no. Dobra. Pa. Wybierza się sieni, tego na dworze wstawiają się, widno. Dobra. To potem zgaszę. Pa, babciu. Pa. Pa, babciu. No, dziękuję bardzo, ale Sylwia musi... Przestań. No, wynażę, nie bałem się. Kocham cię, babciu. Pa, babciu.